Cześć, witam serdecznie po dosyć długiej nieobecności. Zdążyłem szybko pójść sobie na spacer, zanim słońce zajdzie, czyli o 3 po południu w Glasgow, w Szkocji. Już tak się trochę zaczyna ciemno robić. I pomyślałem, że powiem wam, jak tutaj w ogóle życie wygląda. Już po roku jestem już tu. No i będzie w lutym minie rok, odkąd przylecieliśmy z Amelie do Glasgow. I to był rok pandemii, 2020 rok. Czyli jak przylecieliśmy, to jeszcze to było przed lockdownem. Więc Glasgow i ogólnie Szkocję bez lockdownu widziałem tylko przez miesiąc, a później już wszystko się pozamykało. I teraz lockdown ponownie wrócił. Czyli wszystkie sklepy, które nie są niezbędne do funkcjonowania kraju, są pozamykane. Spójrzcie, idę i ani żywej duszy, nikogo nie ma. Patrzcie, jaki fajny zameczek, czy nie wiem, co to jest. Także od lutego 2020 roku, znaczy w marcu dokładnie był ten pierwszy lockdown, ale w lutym to już się zaczęło tak trochę niepokojąco się robić. Było parę takich większych i mniejszych lockdownów, raz się wszystko otwierało, ale trzeba było nosić maski, później znowu się zamykało i tak dalej. I teraz, kiedy to nagrywam, jesteśmy w trakcie kolejnego lockdownu, który wygląda praktycznie tak samo jak ten w marcu, czyli ten taki największy. O, jaka grzeczna. Ogólnie policja wcześniej była dosyć łagodna, jeśli chodzi o tam karanie różnych osób, które nie przestrzegały na przykład noszenia masek i tym podobnych. Ale teraz, z tego przynajmniej co mówią w mediach, bo ja tego jakoś jeszcze nie widziałem, policja zatrzymuje ludzi, którzy i pyta się ich, załóżmy, w jakim celu wychodzą na zewnątrz, czy w jakim celu gdzieś tam wyjeżdżają poza miasto i tak dalej, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie planują jakiegoś tam wypadku, który nie powinien się odbywać, bo jesteśmy w trakcie pełnego lockdownu i każdy powinien siedzieć w domu, a jeśli wyjść na spacer, to tak jak ja, pojedynczo i tylko w najbliższej okolicy. W mediach mówią, że zatrzymują takie osoby, ale tak szczerze powiem, to jak idę do supermarketu, to tak 50-50 bym powiedział, że 50% ma maski, 50% nie ma, a powinni mieć wszyscy. I jeszcze ani razu nie widziałem, żeby ktokolwiek z pracowników, czy ktokolwiek w ogóle upomniał osoby bez masek, żeby je założyły. Więc to jest tak. Niby jest, niby nie jest karalne. Czyli tak jak w Polsce mi się wydaje też. W każdym kraju. Nie myślcie, że Szkocja jest lepsza pod tym względem niż Polska. Też nikt nie wie, co ma robić. Też władze zmieniają zdanie co 5 sekund. Jakie fajne dwa owczarki. Bierz! Nie daj! Czyli ogólnie, tak w skrócie mówiąc, marność nad marnościami. Nie ma co robić poza pracą domem. A właśnie, no bo ja wciąż pracuję. Razem z Amelie pracujemy w firmie online, która sprzedaje różne pościele, te zasłony i takie tam rzeczy do domu ogólnie, do wystrajania domu. To jest mała firma, więc nie wiem, czy ten właściciel powinien się zamknąć tak naprawdę, czy nie. No ale tak czy siak pracujemy cały czas. Wcześniej byłem na tak zwanym furlough, czyli furlough, kurde, jak to wytłumaczyć tak najprościej? Po prostu polega to na tym, że zostajecie wysłani do domu na czas tego pełnego lockdownu. I wtedy państwo płaci 80% waszego wynagrodzenia pracodawcy, pokrywa 80% i wtedy od pracodawcy zależy też, czy, nie wiem, da wam jakąś pracę zdalną w domu, czy nie, żeby pokryć 100% wypłaty. Jeśli nie, to dostajecie po prostu 80%. Ja tak miałem przez 3 miesiące, kiedy byłem w tej firmie, w której skanowałem dokumenty. Tutaj macie filmik, jak was interesuje, w którym mówiłem o tej właśnie pracy. A teraz, no właśnie, ta praca to jest taka pół magazyn, pół biuro. To jest bardzo mała firma, bo jest tam nas piątka łącznie ze mną i z Amelie. Ta firma, jako że sprzedaje online, radzi sobie o wiele lepiej niż inne i jest ogólnie większy ruch niż przed lockdownem, więc moja praca jest, powiedział, bezpieczna, ale współczuję osobom, które pracowały na przykład, nie wiem, w hotelarstwie,
w jakichś tam turystycznych miejscach, no to jest ciężko, jest ciężko. Tutaj też cały czas ludzie protestują, też są przeciwko wszystkim tym lockdownom, tak samo jak i w Polsce, no ale co zrobić, co zrobić? Nie można walczyć z wiatrakami. Do tego doprowadziły lockdowny. Biały dom w Glasgow. Po napadzie Antify w Stanach, nie. Matko, to jest jakaś scena z horroru, patrzcie, tam jest jakiś plac zabaw. Jak w Czarnobylu. Czasem w komentarzach niektórzy się pytają mnie, jak się ogólnie podoba mi życie w Glasgow. Nie mogę powiedzieć, no ja... Odkąd jestem w Glasgow, to praktycznie non-stop jest lockdown i moje życie wygląda tak, o. Yeah. Give me attention. Give me attention. Oh. praca, dom, spanie, praca, dom, spanie, jedzenie. Ostatnio grałem w Cyberpunka. To pochłoniło cały mój miesiąc, mam ponad 100 godzin przegranych. Ogólnie polecam z całego serca grę, nie słuchajcie tych wszystkich narzekań na optymalizację i tak dalej. No znaczy, one są prawdziwe, ale to nie przeszkadza w całym odbiorze gry. To jest tego typu gra, że jak ją kończycie i wchodzą napisy i wchodzi ta ostatnia piosenka, to czujecie taką pustkę w środku. Powiem wam, ogólnie życie w Glasgow tak teraz to no podle, już mnie naprawdę dopada jakaś frustracja. Nie można nawet wylecieć z Wielkiej Brytanii przez jakiś tam nowy typ wirusa. Wszystkie granice są pozamykane. Nawet do Hiszpanii nie mogę sobie polecieć, żeby zaczerpnąć trochę słońca, trochę pięknych widoków. To też jest ładnie, znaczy nie teraz. Teraz tam nie ma liści na drzewach, nie jest zbyt przyjemnie. Ale latem było ładnie. Bardzo ładnie nawet bym powiedział. Więc może tak myślimy z Amelie, że może się przeprowadzimy jeszcze raz, tylko tym razem do jakiegoś ciepłego kraju. Tak negocjujemy pomiędzy Hiszpanią, może Barcelona, a Francją, południową częścią Francji, czyli częścią, z której Amelie pochodzi. I przez to wszystko, przez tę pogodę, przez tę monotonię, po prostu nie mam weny, żeby cokolwiek nagrać, bo o czym mam nagrać? O czym mam nagrywać? No, tak jak dzisiaj w sumie mógłbym gadać o tym, jak tam ta sytuacja wygląda, ale moje życie jest kompletnie nieciekawe. Nic się nie dzieje. Oprócz komputera, pracy i spania. Bo nic się dziać nie może. Nie jestem w stanie nic zrobić oprócz tego. To jest najgorsze. To jest najgorsze, naprawdę. No. Dobra. Do następnego. Trzymajcie się. Kiedy będzie filmik, to będzie. Buziaki, papa.